Pokój i dobro kochani. Dziś jest 16 lipca, 15 niedziela zwykła, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. W dzisiejszej Ewangelii kochani Pan Jezus naucza nas przypowieści o siewcy. Siewca to ten, który głosi Słowo Boże. Niektóre z tych ziaren padają na drogę, gdzie szybko pojawiają się ptaki, które wydziobują to ziarno. Oznacza tych ludzi, którzy słuchają Słowa Bożego, ale bardzo szybko pojawia się szatan i stara się, żeby to słowo nie przyniosło żadnego efektu. Są też takie ziarna, które padają na ziemię skalistą. Oczywiście od razu gdzieś tam pojawia się korzeń, do momentu, kiedy nie napotyka na jakiś opór. Ziemia jest zbyt płytka, nie jest głęboka i dlatego ziarno niestety nie przynosi żadnego owocu. Oznacza tych ludzi, którzy gdzieś tam w wyniku jakichś prześladowań, trudności, kiedy napotykają na opór w swoim życiu, nie wydają żadnego owocu. To ziarno, to słowo nie wydaje żadnego owocu. Również są takie ziarna, które padają między ciernie. Oznaczają tych ludzi, którzy gdzieś tam próbują przyjąć Słowo Boże, ale troski doczesne, uda tego świata i bogactwo sprawiają, że Słowo Boże nie może się przebić, że gdzieś tam jest mało owocne, a później właściwie przestaje już walczyć. Są również tacy, którzy przyjmują Słowo Boże sercem otwartym i ich oznacza to słowo, to ziarno, które pada na ziemię żyzną. I w zależności od zaangażowania, wydaje plon, Stokrotne, sześćdziesięciokrotne albo trzydziestokrotne. Być może, kochani, słuchając tego Słowa Bożego, zastanawiamy się, na jakim etapie my jesteśmy. I być może czasem jest tak, że jest różnie. W niektórych momentach życia przynosimy plon obfity. Być może czasem mniejszy plon. A może czasem, kiedy napotykamy na jakiś opór, to poddajemy się i przestajemy walczyć. Nie dajemy Słowu Bożemu szansy, aby w nas owocowało. A być może czasem słuchamy Słowa Bożego, jak to niektórzy mówią, jednym uchem słucham, drugim wypuszczam. I być może szatan sprawia, że to słowo przechodzi obok nas niezauważone, tak, jakby go zupełnie nie było. A być może pozwalamy sobie, żeby obok Słowa Bożego rosło również to, co jest grzeszne i złe, i jest konkurencją dla Słowa Bożego w nas. Kochani, kiedy patrzymy na naszą głowę, to widzimy, że jest tam aż siedem otworów. Są podwójne uszy, podwójne oczy, podwójne dziurki od nosa. I tylko jeden język. Tak jakbyśmy mieli podwójnie słuchać, podwójnie odczuwać, podwójnie patrzeć, a o połowę mniej mówić. Są tacy naukowcy, którzy badali, ile człowiek dziennie wypowiada słów, i dowiedli, że kobiety mówią około 20 tysięcy słów dziennie, a mężczyźni około 7 tysięcy słów dziennie. Nie wiem, czy to jest sprawiedliwa ocena, czy to są miarodajne badania, ale to nie jest ważne. Ważne jest to, co my robimy z naszymi słowami, czy przypadkiem nasze słowa innych nie ranią. Czy potrafimy bardziej słuchać, niż czasem chcemy kogoś zagadać. To bardzo ważna umiejętność słuchania drugiego człowieka, a tym bardziej jeszcze słuchanie Słowa Bożego. Czasem zdarza się, że kiedy słuchamy drugiego człowieka, to słyszymy dźwięk jego słów, ale czasem nie słuchamy tego, co do nas mówi. Często to się zdarza, kiedy patrzymy na młodych ludzi, ale nie tylko, kiedy są wpatrzeni w smartfon albo w jakiś tablet, kiedy ktoś do nich coś mówi, a oni tak zupełnie nie reagują, tak jakby w ogóle te słowa nie padały. Czasem również zdarza się, że tak jest również z nami, kiedy Pan Bóg do nas mówi. Pan Bóg do nas mówi i słyszymy i już znamy niektóre fragmenty na pamięć. Bardzo się przyzwyczailiśmy do nich. Wpadliśmy być może w rutynę takiego słyszenia. Ale czy naprawdę słuchamy. Pan Bóg chce nas dzisiaj nauczyć, abyśmy umieli słuchać, abyśmy wsłuchiwali się w głos Jego. To jest tak, jak Samuel, który w nocy usłyszał głos Pana, nie potrafił odróżnić, czy to Pan, czy Heli, ale kiedy Pan do Niego mówił, kiedy rozpoznał już później głos Pana, to przez całe swoje życie wiedział już, kiedy mówi Pan, a kiedy mówi człowiek, a kiedy mówi Jego po prostu widzi mi się. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo i życzę Wam i sobie również, abyśmy potrafili słuchać tego, co Pan Bóg do nas mówi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.